trenerze. 3 punkty w debiucie, ale to chyba nie było dla Was łatwe spotkanie. Jasne, że nie było, ale trochę sami jesteśmy sobie temu winni, ponieważ w drugiej połowie mieliśmy szansę na 2 czy 3 razy, aby ta nasza przewaga była na tyle wysoka i bezpieczna, że pewnie ten mecz potoczyłby się inaczej. Niestety dla nas, niestety dla kibiców, emocji nie zabrakło. Co dzisiaj było kluczowe, żeby odnieść to zwycięstwo? Dobrze graliśmy w obronie. Mimo tego, że wyleciał nam Mateusz Kus, to naprawdę chłopcy zostawili serce w obronie i to w większości spotkań jest kluczem, decydującym. Jakie emocje panu towarzyszyły podczas dzisiejszego meczu, bo to jakby można powiedzieć z marszu troszeczkę. Zgadza się, z marszu. Starałem się zachować zimną głowę do samego końca. Zdawałem sobie sprawę, że w tej lidze wyniki są bardzo wyrównane i to może jedna czy dwie akcje przesądzić o tym, kto wygra, więc starałem się panować nad emocjami. Zwłaszcza, że presja wyniku też była wysoka, no bo po 3 porażkach tutaj kibice i zespół też pewnie oczekiwali pozytywnego rezultatu. Mieli prawo oczekiwać i całe szczęście, że udało się wygrać. Rozumiem, teraz już zapominacie o tym meczu i przygotowania do kolejnego spotkania. Jasne, bardzo wyrównana liga. Następny mecz mamy w Piotrkowie. Piotrków w tym sezonie to jest zupełnie inna ekipa niż w ubiegłym. Wygrali już kilka spotkań, są w środku tabeli. Bardzo trudny teren, specyficzna hala. Od wtorku ruszają przygotowania. Tak jak trener wspomniał, dzisiejszy mecz dla trenera, trochę wejście takie z marszu. W takim razie jaki plan na najbliższy czas z zespołem? Niczego nie będziemy zmieniali, nie będziemy robili żadnych rewolucji. Moje pomysły powoli będą wdrażane, ale w szerszym, większym rozmiarze to będzie dopiero od stycznia. Natomiast tutaj nie wolno nam zbytnio ingerować w to, co układał Tomek Strzębała, ponieważ zostały nam 4 czy 5 spotkań tydzień po tygodniu, więc tutaj nie ma czasu na to, aby cokolwiek zmieniać, a broń Boże zmieniać w treningu, jeżeli chodzi o obciążenia, bo nie wiemy, jaka będzie reakcja organizmów zawodników.